Hej, siemaneczko ludziska, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Patryk Taxizer Temalinowski, a to jest kolejny odcineczek z S40 Shakes and Fidget. Mordeczki, słuchajcie, dzisiaj niestety w takich średnich nastrojach, ponieważ słuchajcie, nasza gildia troszeczkę, słuchajcie, dostała po dupie ostatnio przez to, że niestety odeszli od nas ludzie, mordeczki, którzy przeskoczyli do innej gildii. Słuchajcie, ja to rozumiem, nie? Jakby każdy chce się rozwijać, być w najlepszej gildii i tak dalej. Natomiast jeżeli, słuchajcie, nie macie gildii, zapraszam serdecznie do nas, mordeczki. Oczywiście nazywamy się Krystalow. Słuchajcie, teraz tak, zaczniemy dzisiejszy odcineczek od pupili. Na dzisiejszym odcineczku będzie, słuchajcie, sporo się działo. Natomiast, słuchajcie, mam problem z tym, że powolutku kończą nam się grzybki. I słuchajcie, to jest dość istotny problem moim zdaniem, z uwagi na to, że po prostu no ciężko będzie bez grzybków rozwijać się, mordeczki, robić, żeby te odcinki były dynamiczne i tak dalej. Dobra, zniszczmy sobie mrok na początku. Dobra, mrok jest, słuchajcie, zniszczony. Za każdego pokonanego przeciwnika dostajemy expa. To jest, słuchajcie, naprawdę ważne. Okej, żywioł obronny to jest światło. Ja, słuchajcie, spróbuję tutaj wodą pokonać. Wydaje mi się, że woda wystarczy, że krok z 9 sobie poradzi. Jest! Poradził sobie, zarąbiście. Dzięki temu dzynka nam wjechała na siódemeczkę i ja dzynką rozwalam. Jakim cudem ona nie dała rady, wariacie, ty? Dobra, ona ma już, mordeczki, 8 poziom, kozacko. Teraz spróbujemy jeszcze tutaj gościa zaatakować. Będzie dzynka 8 na 7. Zarąbiście i kolejny raz daliśmy radę. Dobra, teraz światło. Słuchajcie, no światło, nie wiem czy atakować mrokiem, bo nie wiem czy to jest po prostu opłacalne, ale słuchajcie, zobaczcie, że jest kilka pupili, które już możemy znaleźć. Po górze cienistej skały, z tego co widziałem, no a to jest nocą. To jest we wtorkową noc, to też nie teraz. Dobra, czyli tak, tu mamy w dzień, tak? Dobra, czyli tak, w dzień miasto Teges. To dopiero jutro go znajdę. Okej, okay, czyli dzień miasto Teges. Dobra, miasto Teges. Dzień po górze cienistej skały. Okej, okay, po górze cieniste skały, miasto Teges. No i chyba tyle, co na razie. Czyli okej, okay, spróbujmy, słuchajcie, znaleźć te pupile na szybciutko. Ja nie wiem, mordeczki, czy chcecie, żebym ja wam no po prostu był z wami przy szukaniu tych pupili, ale jak chcecie, to możemy to jakoś na szybko, słuchajcie, spróbować znaleźć. Chociaż powiem wam szczerze, że akurat co do tego, to naprawdę mam straszny niefart. Tak jak już widzieliście na poprzednim odcinku, że jednak no rzadko mi się to trafia. Klepsydr już też mamy tylko 50, więc no powolutku wszystko nam się tak naprawdę kończy. Szkoda, ale cóż, trzeba iść, mordeczki, do przodu, za ciosem. Dobra. Słuchajcie, to zróbmy tak. Ja na szybko tutaj postaram się znaleźć dla was tego. Ewentualnie w zasadzie, słuchajcie, po co nam te towarzysze póki co? Po co te pupile, mordeczki? Ja i tak właściwie chyba nic z nimi póki co nie zrobię, prawda? Więc no, tylko tyle, że mogę je znaleźć, tak? Dobra. Słuchajcie, akurat w tym momencie jest event. Ja normalnie podczas tego eventu, mordeczki, epikowego wymieniałbym całe EQ w zbrojowni, mordeczki, w gabinecie magii na wszystkie oczywiście epickie przedmioty i tak dalej. Natomiast, słuchajcie, teraz tego nie zrobię, bo mam na to za mało grzybów zwyczajnie. Toaleta już, słuchajcie, jest odblokowana, dlatego spoko. Słuchajcie, odblokowałem coś takiego. Ja ogólnie, będę z wami szczery, nie mam zielonego pojęcia, w sensie nie miałem zielonego pojęcia wcześniej, co to takiego jest. I szczerze mówiąc, dalej nie wiem. Chodzi tutaj o to, że macie, słuchajcie, pieniądze, które możecie zarabiać. No i wszystkie, słuchajcie, te pieniądze możecie tutaj kupować różne rzeczy, boostery za to, które wam dadzą pieniądze. No i w zasadzie to tyle. Nie wiem, czy słuchajcie, to daje jakieś boostery. Tu są jest jakieś, słuchajcie, runy plus 5% dochodu z areny za każdą runę. Po zdobyciu 1000 run może znaleźć przyjemność zakręty z podróży mieczyny. No nie wiem, ja żadnej runy jeszcze, mordeczki, nie znalazłem tutaj, a więc szczerze mówiąc, nie wiem czemu to służy, mordeczki. Przyjrzymy się może temu bliżej na jakimś innym odcineczku, bo teraz wydaje mi się, że po prostu nie ma co na to tracić czasu. Zresztą ja cały czas dbam o to, jakby, nie? Rozwijam. A, słuchajcie, trafiłem nowy przedmiot, zarąbisty zresztą. Ulepszyłem go raz, co prawda, ale jak widzicie, słuchajcie, naprawdę to jest kozak. Wydaje mi się, że dzięki temu zrobimy naprawdę sporo tych
jak one, lochów, także no, zobaczymy. Wymieniłem też parę przedmiotów z uwagi na to, że miałem po prostu gemy i one mi się po prostu nie mieściły. A propos lochów, to lochy, słuchajcie, też zrobiłem i od razu wam je pokażę, ale tutaj jeszcze tylko twierdzę. Twierdza tak, skarbiec już na 8 mordeczki, twierdza, jak i sala rycerska już na 9 poszło. Teraz, słuchajcie, jest coraz ciężej w ogóle zdobyć odpowiednią ilość surowców. Za chwilę prawdopodobnie będę musiał ulepszyć swoich żołnierzy, bo już rzadziej daję radę w atakach na inne twierdze, no a to jest podstawa zdobywania surowca, tak? No dobrze, no to słuchajcie, pokażę wam oczywiście tutaj na szybko te dwie walki, które, słuchajcie, ja sobie klikałem, tak wiecie, po prostu jak mi się co godzinę lochy były wolne, no to sobie klikałem i słuchajcie, dałem radę za którymś razem. Co widzicie teraz na ekranie? No słuchajcie, to był niesamowity fart, ale udało się. Piekielne lochy, słuchajcie, zostały zrobione. No i słuchajcie, podobnie z duchem wulkanu. Duch wulkanu, 170 poziom, ja 105 mordeczki. Ja szczerze mówiąc, nie wiem jakim to będzie. Ja sobie to naprawdę klikałem, tak wiecie, tylko żeby kliknąć, żeby po prostu mieć ten godzinę oczekiwania na kolejny loch. Ja myślałem, że słuchajcie, to jest niemożliwe, że ja tutaj dam radę. Widzieliście tego kombosa teraz? Serio, nie wiem jak to się stało, dostałem, słuchajcie, niestety gówniany przedmiot, to nie jest ten, który teraz widzicie, dostałem naprawdę słaby przedmiot, który musiałem i tak później wyrzucić, więc to jest lipa. No ale dobrze, słuchajcie, co my tu mamy? Mamy, słuchajcie, świątynię zimnej krwi, którą w zasadzie powinniśmy zrobić, z uwagi na to, że koleś jest, słuchajcie, magiem, tylko tutaj, słuchajcie, bardzo dużo zależy od tego, czy uda mi się, słuchajcie, zrobić odpowiednią ilość krytów, nie? To jest w sensie krytów, no. Odpowiednią mordeczki ilość ciosów pod rząd. Dostaję bardzo też dużo to nie ten. Dostaję dużo od was zaproszeń do gildii, słuchajcie, ponieważ widzicie, że tutaj no mamy problemy teraz z gildii. Natomiast słuchajcie, no ja ich nie przyjmę, tak jak mówię, ja jestem, słuchajcie, z gildią od początku do końca, nie? Dobra, udało się. Ewentualnie zobaczymy mordeczki, ja to też przedyskutuję dalej z ziomeczkami, co robimy z drużyną i tak dalej. Dobra, smok obłędu, 3200 to jest siłacz, więc wydaje mi się, że mamy szansę to zrobić. Wydaje mi się, że jest duża szansa na to, że go pokonamy. 84 tysiące już, kurde. Dawaj go, dawaj, tak suru, lecimy dur. No, przydałoby się ogólnie zrobić mordeczki, wiem. Słuchajcie, przecież mamy 108 poziom. Od którego mordeczki odblokowuje się o to? Czekajcie, zaraz zerkniemy. Lochy SF Game. I zaraz mordeczki zobaczymy. To jest od dziewiąteczka. Od 110 poziomu. Okej, 110. No dobra, no to musimy mordeczki tą 110 tutaj wbić. No i nie wiem, czy pozostaje mi inny wybór, jak, słuchajcie, sklepać tego smoka. Oh my god! No nie. Dobra. Słuchajcie, możemy jeszcze zrobić tak. Spróbujemy kupić jakiś item, który będzie troszeczkę lepszy od tego, który mamy. No i wtedy. Słuchajcie, tak jak przypominam, musimy znaleźć tak naprawdę, słuchajcie, tutaj nic innego, mordeczki, jak epika. No bo jak, słuchajcie, jak to nie będzie epik, no to my tak naprawdę... No nie pójdziemy do przodu, nie? Ja potrzebuję, słuchajcie, epickiego przedmiotu. No tylko pytanie, jak szybko ten epik mi się trafi. Całe oku mam serio wymienione, ono jest dobre. Ja nie muszę tutaj nic zmieniać. No ale jak widzimy, to szczęście mordeczki dzisiaj chyba... No nie, bo słuchajcie, zrobienie w tym dziury... Akurat słuchajcie, mieczyk już mam, nie? Przecież mieczyk byłby mi turbo potrzebny. No kurczę, nie trafiają się tutaj te przedmioty, no. Słuchajcie, nie wiem, czy to nie jest marnowanie po prostu grzybów w ten sposób, nie? Nie wiem, czy po prostu jest sens liczyć, że no coś nam tutaj wypadnie z tych przedmiotów lepszych, wiecie? No nie wiem, te klepsydry to jeszcze spoko, natomiast to są tylko klepsydry, nie? Chyba mordeczki przy 200 grzybach, które mi zostały, myślę, że to jest troszeczkę bezcelowe, żeby to klikać, szczerze mówiąc. Jak zresztą widzicie też, no troszeczkę
Troszeczkę mało się tego trafia, nie? Dobra, słuchajcie, pasujemy. No nie wymienię tego, bo po prostu zwyczajnie mi się to nie trafia, nie? Nie ma co, słuchajcie, jechać z grzybami, marnować ich na, słuchajcie, na fulla, bo po prostu, no... No nie, nie? Teraz tak, słuchajcie, jest jeszcze jeden pakiet od setnego poziomu, który, słuchajcie, powinien mi się trafić. Spróbujmy, słuchajcie, przeklikać tego smoka. Come on, come on. Come on, come on. Przeklikaj go, mistrzu. Jest, jest, jest. Bardzo dobrze. Zarąbiście, słuchajcie, udało się go przeklikać. Na szczęście, bo naprawdę masakra, masakracja. No i mordeczki, teraz i tak musimy tutaj przeklikać, żeby znaleźć w zbrojowni ten kluczyk, tak? Jest. Wow, jest i on, dobra, mamy to. Szybko się trafił na szczęście i mamy, słuchajcie, nowe lożki. Piramida szaleństwa, mordeczki, 152, od razu mu dajemy radę. Ja nawet, mordeczki, go nie sprawdzam, 156, od razu dajemy radę. Niby mu zostało całe HP, widzieliście to przed chwilą? Dobra, teraz tak, trójeczka, piekielny obcy. No i mamy, mordeczki, pierwszego zwiada na swojej drodze do wygranej. Albo na naszej... drodze ku wyższemu poziomowi. Jest! Jest, okej, dobra. Ten itemek może być spoko pod warunkiem, że zrobimy w nim miejsce na klejnot. Chociaż on nie jest jakiś turbo, nie? Nie oszukujmy się. Natomiast zobaczmy, ile będzie mnie kosztowało zrobienie miejsca. 25 grzybów? Na serio? Ajajaj, powiem wam, ajajaj, ajajaj, ajajaj. No ale dobra, okej, mamy, słuchajcie, kolejny epicki przedmiot. To jest akurat dobre, ponieważ pamiętajcie, że pomimo wszystko, słuchajcie, ten jeden epik może naprawdę sporo zrobić, sporo namieszać. No i próbujemy, próbujemy. Słuchajcie, 162 wielka stopa, easy, o tak o, za pierwszym. Zajebiście, od razu, słuchajcie, trafił się z tym. Aż obejrzymy tą walkę, obejrzmy to, zobaczmy, słuchajcie, co tu się wydarzyło. Wielka stopa, co chciał mnie, słuchajcie, kością udupić, nie? Jakby ptyś tu był, to by się na niego rzucił. Trzy koła, słuchajcie, siły miał chłopaczek, już tylko 150 grzybów, słuchajcie, boję się, że nawet na dzisiejszy odcineczek to będzie troszeczkę za mało. Bam, bam, bam. Dobra, bardzo ładnie, mordeczki, bardzo ładnie. No i kolejny zarąbisty przedmiocik wpada w tym momencie. Podoba mi się to, I like it. I like it, my friendo. Tutaj leci oczywiście już klejnot siły. No i zobaczcie, 29% nakryta. To już, słuchajcie, zaczyna mi się podobać, naprawdę. Dzięki temu, że, słuchajcie, zdobyliśmy te dwie itemki, za chwilkę... 4 koła. Serio? Za chwilkę możemy, mordeczki, polecieć dalej. Zaraz zobaczycie, o czym mówię. Pięknie. Pięknie. Przeklikane kolejne lożki. Ja w tym momencie, słuchajcie, 114 poziom. Zobaczmy sobie jeszcze tą walkę ze zjawą. Naczekałem bardzo Co? Co tu się stało? Naczekałem, mordeczki, że bardzo rzadko trafiają mi się dobre przedmioty, co nie? Z tego. Widzę, że powolutku to się zaczyna zmieniać, że naprawdę trafiamy w końcu już na takie przedmioty, które, no, tak jak dzisiaj, ta zbrojka, tak? Ta zbrojka jest mega kozacka. No i słuchajcie, mamy już na sobie w tym momencie 4 piki, tylko ten już by był... Chociaż jeszcze nie jest aż taki zły, nie? Jestem ciekaw, na przykład, ile by kosztowało mnie ulepszenie tego. Sprawdźmy to zresztą, nie muszę być ciekaw tego, mogę to sprawdzić. Ulepszenie, słuchajcie, tego kosztuje 403 tylko, to nie jest dużo, to nie jest dużo. Ile mogę na maksa to razy ulepszyć? Aha, bo później już zaczyna kosztować tego, rozumiem, dobra. No jeszcze tego nie zrobię w tym momencie, nie? Natomiast wydaje mi się, że gdzieś tam powolutku coś zaczniemy trzaskać, no. Dobra. Polećmy, słuchajcie, z lochami dalej. Oj, Don Capisci, pamiętam tego koleżkę, z kiedyś, słuchajcie, że miałem z nim spore problemy. Natomiast to jest siłacz, mordeczki, a z nim powinniśmy sobie dać radę. 108, 100... No kurde, ziomuś. Ziomuś, Esunia, Don Capisci, mordeczki, porobiony. Nie będziemy już oglądać tej walki, bo walka z wojownika z wojownikiem wygląda... Jak śmietana przy ogórkach. No mizernie, tak? To, słuchajcie, jest monotonne i w ogóle.
Oj, tutaj słuchajcie, no już koleżka zwiadowca. Co tu się... Dobra, nie mam pytań. Zarąbiście, zarąbiście. Zobaczcie, że już naprawdę 10 tak naprawdę, słuchajcie, już leveli dzisiaj podleciało, nie? To jest naprawdę kozak. 178. Dlaczego ósemka tutaj ma mniejszy level niż ósemka tutaj? Ktoś mi wytłumaczy, jak to w ogóle działa? I jak to się stało, że to tak jest? Zawsze, słuchajcie, następny loch miał oczywiście więcej, nie? 200 tysięcy. Chłop jest w ogóle do zrobienia. Ale najpierw spróbujmy tego gościa. No! No i przepięknie. Cześć. Co prawda nie jest to item, który chciałbym, ponieważ no jak widzicie mam w tym momencie lepszy na sobie. Natomiast możemy zrobić, słuchajcie, tak, że wejdziemy sobie do toaletki i spuścimy go tutaj, a następnie jeszcze, słuchajcie, do tego rozmontujemy to i dostaniemy naprawdę sporo rzeczy za to. Elegancko, elegancko, u mega worth it, no plus oczywiście level, który dostaliśmy za pokonanie go, nie? Spróbujmy ją rozwalić, ciekawe czy damy radę. O Jezu, dwa kryty, ale dobra, udźwignąłem to, mordeczki, bardzo ładnie. Dobra, loszki, lecimy, loszki, słuchajcie. Okej, no jakby, no spoko, nie? Nie będę się przecież pruł, nie? Dobra, miejsce na klejnot, mordeczki. Kolejne 25 grzybów, które, mordeczki, niestety straciłem. Natomiast według mnie będzie worth. Według mnie, słuchajcie, będzie worth, nie? No i słuchajcie, zostało nam parę jeszcze miejsc, które tutaj, ale tylko 100 grzybów. To jest, słuchajcie, jest jeden minusik. Zostało nam już tylko 100 grzybów, to już naprawdę nie jest dużo. 200. Już myślałem, że... Ej, ten koleś jest w ogóle do zrobienia, czejcie to. Tylko, że tutaj musiałoby naprawdę dużo takich... O takich właśnie ciosów wsiąść. I dwa kryty mi są tu potrzebne. Wiecie, co jest najlepsze? Walka z magami zawsze może się udać, będąc berserkerem. Bo słuchajcie, jak walniecie mu tutaj naprawdę jakiegoś sporego kombosa, to nawet... Tylko, że on trafia mnie krytami ostro, nie? To nie ma szans. Co tu się wydarzyło? Wydarzyło się tu coś takiego, mordeczki. A, bo ja przeżyłem ten drugi cios. No i weszły dwa kryty, przepięknie. Mamy, słuchajcie, kolejny item, w którym ja oczywiście zrobię te miejsce na klejnot. Za 25 grzybów. Kończą się one, no niestety. Uciekają, mordeczki, nam te grzybki. Uciekają dzisiaj nam, słuchajcie, cholernie te grzybki. No ale słuchajcie, no co mogę poradzić? Myślę, że i tak warto. I tak, słuchajcie, warto, że one po prostu, że inwestujemy je. Zobaczcie, ile już mamy tej, no kurde, coś pięknego, nie? Naprawdę, 3 itemki setowe, zarąbiście, zarąbiście, czacik. Dobra, próbujemy, no, słuchajcie, co nam pozostaje, tak? Jak tylko próbować. 3400, koleś jest... Przepięknie. Słuchajcie, od którego jest... od którego levela jest ten pakiet? Bodajże od 125... no i kurczę, nie będzie go łatwo, żeby zrobić. Ale dobra, dziewiąteczka. Bo zobaczcie, że... Zerknijmy, lochy SF Game, oczywiście, po raz kolejny. I zerknijmy, od którego jest dyszka? Dyszka jest od... otwiera się po zakończeniu lochów. Aha. Czyli, mordeczki, jeżeli zakończymy ten loch dzisiaj, to ten nam się otworzy automatycznie. Dobra. Żeby to zrobić, muszę coś zrobić. Słuchajcie, poulepszamy te przedmioty troszeczkę. Poulepszamy, mordeczki, te klejnoty... te przedmioty, mordeczki, może nie dużo, ale tak, słuchajcie, wejdziemy wszędzie po jeden, słuchajcie, po dwa, i zobaczymy, mordeczki, jak to... Aha, bo ja już to ulepszyłem, tak? Czy nie? Nie, okej.
Dobra, zobaczcie, że tutaj po 3 nawet nim nam wejdzie, słuchajcie, na każdym. No nic praktycznie na sujcie to nie kosztuje. 4 każdej statystyki, słuchajcie, dostajemy za każdą tą. Także myślę, że to jest akurat jeszcze całkiem spoko, żeby to poulepszać, nie? To tylko tutaj na przykład takie rzeczy to raczej po prostu niewiele mi to da. To ulepszymy sobie 2 razy, plus 6. Fajnie, no tego to już chyba nie ma sensu. A zresztą, po co ja przenoszę? Przecież mogę po prostu kliknąć i też mi się ulepszy. Dobra, tu jeszcze raz trzaśniemy. Dobra, jest plus 8, fajniutko, fajniutko. Tutaj spróbujemy może jeszcze raz. No i słuchajcie, elegancko. Ulepszymy sobie brońkę. Brońka, słuchajcie, może się przydać. Plus 8, fajnie. Buciksy, słuchajcie, też sobie ulepszymy. To też jeszcze, słuchajcie, wrzućmy. No i dobra, no i słuchajcie, dobra, jest tak, o, tu 25 na pancerzu. Mam naprawdę, słuchajcie, bardzo, bardzo dobre statystyki w tym momencie. Więc, no, powinniśmy, słuchajcie, jeszcze te lożki dzisiaj przycisnąć, nie? Powinniśmy. Natomiast, no, zobaczymy, czy się uda. 2900 mam już tego. Okej. Tutaj jeszcze do 35% dojedziemy, fajnie, dobra, 1700, okej. No słuchajcie, naprawdę staty mamy niezłe. Staty mamy niezłe. Ululi luli. Jak wcześniej odświeżałem, to się nie mógł trafić. Jak wcześniej odświeżałem, to oczywiście nie mógł wejść, mordeczki. No bo po co, nie? Niestety, słuchajcie, mam jedną przykrą wieść. Musimy za chwilę zmienić już brońkę. Ta 26 średnich już daje mi broń. Ja pierdzielę. Najgorzej czat, najgorzej. Bo brońka już mi się tutaj raczej nie trafi, wiecie? Ajajaj, szkoda. Szkoda, dobra, Banshee, słuchaj, Banshee, zrób dla mnie jedną rzecz. Chociaż może jeszcze 3 odświeżenia. Nie, nie, nie ma co się łudzić, mordeczki. To już jest zmarnowanie grzybów. Słuchajcie, jest szansa na to, że damy radę tą Banshee. Natomiast jest ona już raczej nikła, nie? To jest, mordeczki, najgorsze, że zrobienie tej Banshee, no, graniczy troszeczkę tutaj. $10,000. Dobra, to nie graniczy z cudem, natomiast muszę się odpalić i nie dostać kryta, nie? Dobra, i te... Szkoda, szkoda. Dawaj, tak, Sunio, dawaj, dawaj, jeszcze raz! Jeszcze raz! Tak! Przepięknie! 123 poziom, mordeczki. Jest, to siadło, to się udało, czat. To się udało i dobra, dyszka. O! Mirror! Mordeczki, to jest mirror. Ja, mordeczki, wiem, jak to zrobić. Ja bardzo dobrze wiem, mordeczki, jak zrobić mirrora. To jest sposób, słuchajcie, znany mi już od bardzo, bardzo dawna. Słuchajcie, trafiamy na... okej, dobra. Tylko muszę jeszcze... No, mogę nałożyć po prostu pierścionek. Słuchajcie, trafiamy na nasze odbicie, po prostu. I będziemy lać się, słuchajcie, z moim odbiciem. Dlaczego ja to przegrałem? Dobra, na piąchy udało się, mordeczki, wygrać. Wieża odblokowana, przepięknie. Słuchajcie, wieża jest odblokowana od 125 poziomu. Zarąbiście, ubieramy się teraz. Mordeczki, w końcu. To już w ogóle nie będzie dla mnie. Ja tego nie potrzebuję, tak szczerze mówiąc. Dobra, okej. Mam, słuchajcie, wszystko na sobie, co trzeba. Teraz tak. No według mnie nie opłaca się, słuchajcie, robić w tym miejsca na tego. Możemy to wrzucić spokojnie, mordeczki, do wieżyczki. Ale zarąbiście, że to odblokowaliśmy. Naprawdę, mega kozacko. Dobra, to jest w ogóle dla kogo? Aha, to dla każdego, tak? Z tych. Wojownik. Aha, Barbarian, okej, dla Barbariana. No dobra. Słuchajcie, no piernika oczywiście nie damy rady zrobić. Chyba. Chyba, o ile dobrze pamiętam, to nie było takie proste, nie? Żeby go rozwalić. Ta, 15 milionów HP ma. Jezusie, to już to, człowieku. Dobra, słuchajcie, potrzebuję jeszcze 2 leveli. Potrzebuję 2 leveli autentycznie, mordeczki, żeby troszeczkę przycisnąć. Zwróćcie uwagę, że na tym etapie już wbiłem 15 poziomów.
I teraz, ale poleciał, no poleciałem. Ja nie wiem, czy ja nie jestem przypadkiem najlepszy w ogóle z gildii, czy nie. Nie, jest jeszcze tu Sailie, w ogóle, wow, mamy z 35 w gildii, elegancko. Dobra, no i słuchajcie, gdyby te lożki się udało zrobić. Ja wiem, że to, słuchajcie, graniczy z cudem, nie? Ja wiem, ale... Cześć. Nie no, ja to żartowałem ogólnie, nie? Ja pierdzielę, co tu się wydarzyło, czat, w tym momencie? Co tam się wydarzyło? Jakim cudem, mordeczki, ja tam dałem radę? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, ja mogę ich ulepszać. Słuchajcie, a kiedy ten pakiecik już powinien mi jakoś niedługo wejść, z tego co pamiętam? Kurczę, no powinien mi, słuchajcie, ten pakiecik jakoś niedługo wejść. Od czego to zależy? Pamiętam, że trzeba było coś odblokować tutaj. Nie wiem, czy nie tą, jak ona? Tą monetę tu z prawej strony. Dobra, wojownik. Jezusie, czy ja jestem w stanie dać chłop ma 4000 siły? To już jest chyba... Nie, już to by była przesada, gdybym dał, słuchajcie, radę dla 210 poziomu, nie? Nie, dobra. Dobra, słuchajcie, spasujmy. Jeżeli chodzi o lochy, dzisiaj naprawdę bardzo mocno... Teraz, żeby tak naprawdę cokolwiek robić, muszę zmienić sobie broń. Jeżeli, słuchajcie, nie, bo zobaczcie, jak nawet jak odświeżę, te broni mają plus 40 aż? To nie, słuchajcie, no nie ma szans. Ja dopóki nie zmienię broni, to nigdzie nie ruszę. Szkoda, bo gdybym miał, słuchajcie, grzybki, to naprawdę ostro byśmy polecieli. O, jak widzicie, zrobiło nam się tutaj część. No ja sobie na maksa chciałbym ulepszyć, nie wiem, tą, nie? Dobra, razy 3, no nic mi to za bardzo nie dało. Zobaczcie, że tutaj dostaję 1-2 miliona na przykład, nie? Za to. Także są takie rzeczy. No. I słuchajcie, a propos twierdzy, dzisiaj naprawdę bardzo ładnie przycisnęliśmy z lochami, ze wszystkim, jestem dumny. Tylko no, słuchajcie, kwestia grzybów, które no tutaj... Na razie to nie stoimy zbyt ciekawie z tymi grzybcami, no, co mogę wam powiedzieć. Jutro też oczywiście jest dzień, nie? Jutro też jest dzień, mordeczki, może jeszcze coś się uda przycisnąć. No a ja co? Z lochów tu wszystko zrobione, tak naprawdę. Portal do piekieł, ja sobie, w sumie mogę go teraz zaatakować, bo ja i tak mu nic nie zrobię, praktycznie tak samo tutaj, bo no jeszcze nie mam takiego poziomu, żeby mój wpływ był jeszcze jakkolwiek, mordeczki, no warty. Teraz tak, z tymi pupilami, słuchajcie, jak ja muszę miasto odwiedzić? Tu jest noc, w ogóle 13, nie, no nie dam mu rady. Światło, zaatakujmy ziemią. Powinno się udać, bez problemu nawet większego, super. No i światło, po raz kolejny, muszę mrokiem, no nieważne. Po górze cienistej skały. A, poczekajcie! A czy ja? Tutaj jest 13. Możemy spróbować lawopluja zniszczyć, ale chyba... No nie, to chyba nie jest takie proste, tak mi się właśnie wydawało. Tutaj tą dyszkę jeszcze byśmy mogli zrobić, natomiast no potrzebuje się troszeczkę ulepszyć, nie? Dobra. Miasto Teges jest mi potrzebne, mordeczki. Miasto Teges. Po górze cienistej skały. To są dwie, które muszę zrobić, nie? Okej. Po górze cienistej skały i miasto Teges. No nic, czacik, to co? Ja zabieram się tak naprawdę za robienie misji. Ja to poklikam, mordeczki. Nie będę teraz tego klikał chyba na tym, bo obstawiam, że i tak nie znajdziemy. Mogę spróbować, o, po górze cienistej skały. Znajdzie się za pierwszym? Nie. Wiedziałem, bo słuchajcie, naprawdę. To, akurat słuchajcie, z tym serio mam pecha, nie? Czasami naprawdę zdarza się, że robię już misję kilka razy i dalej mi się nie trafia. Dlatego, no tutaj, serio trzeba mieć chyba jakiegoś turbofarta, żeby trafić. Bo ja, albo to ja mam po prostu takiego pecha, nie? No dobra, mordeczki, słuchajcie, ja już nie będę was, słuchajcie, męczył tym odcineczkiem dzisiaj. Zrobiliśmy i tak naprawdę bardzo dużo. Szkoda, że... No szkoda, że, słuchajcie, nie udało się jeszcze doklepać tych paru na koniec lożków, ale... Słuchajcie, i tak wszystko... Dobra, miasto Teges, uwaga! No właśnie, a mamy godzinę, nawet nie ma 16, mordeczki, więc... ja serio nie wiem, dlaczego one mi się nie trafiają, nie? Chyba mam po prostu takiego pecha, że no masakra.
Albo może, nie no, w sumie nie ma znaczenia, czy ja będę tu pomijał tę misję, czy nie, tak? Dobra, weźmy sobie tą, okej. Miasto Teges, dobra, proszę, daj mi tego pupila. Ja pierdzielę. Okej. To sobie mogę rozmontować. Słuchajcie, a propos twierdzy, to wydaje mi się, że już tutaj powinniśmy, mordeczki, ulepszyć ulepszyć w ogóle kopalnię klejnotów na ten poziom, mordeczki, drugi. Bo tutaj już raczej, słuchajcie, raczej już to jesteśmy na 100+. Tu już te klejnoty, słuchajcie, nie będą, nie będę tak często zmieniał ekwipunku i w ogóle. Dlatego wydaje mi się, że powinienem z tym przycisnąć. Kurczę, abawuwu. Dobra, lecimy, słuchajcie, za bawówu, no. Daj mi parę grzybków, jest, są grzybki, są grzybki, są grzybki, są grzybki. A bawówu oddał, oddał czat, ale zajebiście, a bawówu oddał, no pięknie. Nareszcie, to sobie oczywiście możemy rozmontować wszystko. 270 tysięcy, słuchajcie, mam golda, nie? Możemy na coś to przydupić, ale wbijmy najpierw te 4000 siły tutaj. Elegancko. Na elegancko, kochani. Na elegancko. Mamy 4000, mordeczki, siły, co jest moim zdaniem bardzo dobrym osiągnięciem w tym momencie, na tym etapie też gry. No i spoko. 81 pozycja. Zwróćcie uwagę, że no tutaj już wszyscy mają mniej więcej takie poziomy wyższe. O kurczę, czemu ja tu Turora nie widzę? Ty, Turor, wariacie, gdzie ty zniknąłeś? A, bo Turor, mordeczki, 247, ale zdejmuje całe EQ, rozumiem, rozumiem. No to widzę, że tutaj chłopaczki ładnie przycisnęli z 230 poziomem, kurczę, felos. No ładnie, ładnie, gratulacje oczywiście dla nich wszystkich, ja już APWW pokręciłem. No i będę miał jeszcze, mordeczki, dzisiaj na aweczkę. Słuchajcie, ja dzisiaj odpalam też streamka, na którym będziemy, mordeczki, zbierać fundusze na Shakesa. Dlatego jeżeli ktoś chciałby wpaść, to serdecznie i wspomóc, to serdecznie wpadam, wpadajcie, mordeczki, może akurat dzisiaj jest ten dzień, w którym uda nam się coś pozbierać i osiągnąć. Dobra, ja tutaj jeszcze inwestuję. No i słuchajcie, wszystko na dzisiaj, mordeczki. Przede wszystkim priorytety, zmienić broń. Bez broni, mordeczki, ja tutaj nie dotknę żadnych już loszków. No i słuchajcie, niedługo prawdopodobnie jeszcze trafi mi się nowy pakiet. Mam nadzieję, że to już będzie jutro. Ten pakiet stąd i ja sobie go kupię, mordeczki, za stówkę, co nie? Także no, trzymajcie się, bardzo wam dziękuję, mordeczki. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek. Papatki!